Policjanci z Wydziału do Spraw Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ustalili 34-letnią kobietę, której postawiono 4 zarzuty płatnej protekcji. Mechanizm całej tej sprawy wyglądał w taki sposób, że mąż podejrzanej, 39-letni mężczyzna przebywający w zakładzie karnym, nagabywał i proponował swoim współosadzonym, współwięźniom możliwość załatwienia wyjścia z zakładu karnego na przepustkę bądź skrócenia okresu odbywania kary. Powoływali się przy tym na znajomości w wymiarze sprawiedliwości. Osoby te usłyszały 4 zarzuty dotyczące płatnej protekcji, ponadto 39-latek usłyszał zarzut fałszowania dokumentacji. Wobec dwójki podejrzanych kara, która im grozi, to jest od 8 miesięcy pozbawienia wolności do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator rejonowy w Strzelcach Opolskich wobec kobiety zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, a także poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju.